Witam, z tej strony Ceronix. Przed nami będzie odcinek z Karczemnej Bójki. Miałem tygodniową przerwę od HS-a, co można było widzieć na YouTubie, że nie ma nowych odcinków. Dużo streamowałem sobie Arka, grę Ark Survival. Bardzo dobra gra, polecam. No i różne gry tam, LOL. No HS-a akurat nie. Może dwa razy jakoś przez ten tydzień. Ale LOL, CS, Ark, PUBG. Także w te gry właśnie gram na live'ie, na który serdecznie zapraszam. Będzie link w opisie, jak i do live'a, jak i do grupy na Facebooku i fanpage'a. Także zapraszam, a przed nami odcinek z Karczemnej Bójki. Pająki, wszędzie pająki się zwie ta Karczemna Bójka. Nie grałem jeszcze, jak widać. Do końca 19 godzin, więc od razu jak wyszła, to nie grałem. Bo tam chyba zazwyczaj 3 dni jest do zagrania, zanim zniknie. A polega ona: pająki zalęgły się dosłownie wszędzie, także w twojej talii. Niezależnie od grania, od granej klasy, będziesz mieć w talii pełno tkaczy sieci. No zobaczmy, weźmy sobie druida. Dobrze, nie trzeba talii robić, bo zawsze... Znaczy zawsze. Zazwyczaj gra się Karczemną Bójkę tylko po to, żeby zgarnąć pakiecik. A jeszcze jak trzeba deku stawiać, to już większa robota. Czasem są naprawdę fajne Karczemne Bójki, w które gra się dla przyjemności. Nie jeden mecz, żeby wziąć pakiet, tylko na przykład 30, paręnaście tam winów. W ogóle można zauważyć, że mam nowy mikrofon. Myślę, że to będzie słychalne, bo jest naprawdę duża jakość, duża różnica między jakością teraz, a kiedyś na starym mikrofonie. Jeszcze tam nie jest jakoś specjalnie ustawiony, to jest taki początek dopiero, taki podstawowy program. Byle wyciszyć szumy wszystkie, które są w okolicy. Chyba cały deck polega na tych tkaczach. Wymienię wszystko, zobaczymy, może dojdzie jakaś zwykła karta. A nie, są też zwykłe karty, no dobrze. Dobrze. No ale dobra, to rzucimy sobie na pierwszą turę tkacza. Agonia, dobierz kartę. No i dodaj losową bestię, tak? Tak, do twojej ręki. No dobrze, rzućmy sobie tkacza, przywitajmy się ładnie. No, sorry za tą przerwę tygodniową z HS-a na YouTubie. Teraz będę częściej nagrywał. Myślę każdą Karczemną Bójkę nagrać. No i między Karczemnymi Bójkami właśnie areny. Bo dalej zbieramy oczywiście na opening, tak? Duży opening. Mamy na razie 8 pakietów. Pieniążki mamy na arenę, także... Wiesz co, dobierzmy sobie może. Także będę mógł sobie zagrać arenę. No i tam już zawsze jeden minimum pakiecik będzie z niej. Możliwe, że nagram właśnie na YouTube. Zobaczymy. Teraz się wziąłem tak w 100% za te live'y na Twitchu. Dostałem w ogóle partnerstwo od Twitcha, co mnie cieszy. I kurde, i fajnie się to kręci. Bałem się, że mi jakoś tam... mi się odechce w ogóle streamować i takich rzeczy robić. Ale jak na razie z dnia na dzień coraz większe chęci do właśnie do robienia takich rzeczy. Dajmy mu plus 4 do zdrowia oraz prowokację może. Czemu by nie? I pójdźmy face takim ziomeczkiem. I w następnej turze sobie na przykład rzucimy to albo to. On sobie będzie niby tradeował te tkacze, ale zawsze mamy stronnika z prowokacją, który broni bohatera, tak? I teraz jak my dostaniemy małe jednostki... Uj, teraz to by się swipe przydał, żeby mu to wszystko wyczyścić. Ale gdybyśmy dostali małe jednostki, to w następnej turze możemy jeszcze rzucić dziki ryk. To też by nieźle weszło. No, możemy to zrobić, wiecie? Możemy to zrobić, nie jest najgłupszą rzeczą. Zniszczymy go, dobierzemy kartę, bestię. I tak, dajmy jej... To plus... No wolałbym jakieś HP, ale prowokacja też może być. Sorry, bo trochę jestem przeziębiony i może trochę głos być inny, taki bardziej... O kurczak jest na stole. Taki bardziej, no wiecie jak jest na przeziębieniu, człowiek ma taki głos lekko zachrypnięty, grubszy. Także sorry, ale mnie coś dopadło, ha, przeciągi, bo ostatnio non stop okna otwarte, balkony, to wiatr wieje przez dom. Nie mogę jakieś choróbsko mnie dorwać, ale mam nadzieję, że szybko minie. Dobrze. Gdy zaatakuję stronnika, trafia też we wrogiego tego bohatera. Ale zaraz. Czy my chcemy zrobić jakoś to inaczej?
Może za mało HP. Gdybyśmy dostali tutaj HP, żeby mu dodać, to byśmy go wyleczyli może nawet. A tak to zostawmy i po prostu wyrzućmy jego, pójdźmy w twarz. Bo nie ma co tradować 4-1 w 1-1. Nawet jeśli ma agonię, że dobieramy karty. A nie, przyzywa dwie te roślinki. O, no to niezłe piąchy. Będziemy się bić na piąchę. Heheszki. Jak się w ogóle nasz przeciwnik nazywa? Hagles. Hagles, no to niezła nazwa. Dobrze, możemy sobie rzucić fajnego stronika z prowokacją, ale zanim to zrobimy... O, budzik mi tu dzwoni na telefonie. Bo jest w ogóle ranna godzina, 10:23. Ostatnio robiłem live'y całą noc, dosłownie nocki robiłem dzień w dzień. Jakieś drunk streamy, więc było śmiesznie. A teraz się przestawiłem i wstałem o 4 godzinie. Także jest 10, ja już nagrywam odcinek. Już, czy może też dopiero, jeśli się o tej wstało. Dobra, koniec gadania, musimy coś zagrać fajnego. Myślę, albo zabić... Nie, wiecie co, rzućmy sobie stronika z prowokacją. Rzućmy sobie tkacza po prostu. I pójdźmy po prostu tutaj tymi w twarz, a tu wytradujmy kurczaka, bo zabijemy i kurczaka i jeszcze... twarz bohatera też zostanie obita. Wrogiego oczywiście. Także może być. Aha, plus 3 do ataku i boską tarczę. Widzę, będzie pielęgnował tego stronnika, ale nie wiem, czy zdąży. Nie wiem, czy zdąży, bo my tutaj mamy damage'u, proszę was, chyba będzie lethal. Nie jestem do końca pewny, ale tak mi się wydaje. Tak, mamy lethal. Więc idziemy wszystkim w twarz i wygrywamy pierwszy meczyk. I już mamy pakiet. Ale spoko bójka, miło się gra, więc pogramy sobie jeszcze w bujeczkę. Tutaj pakiecik do kolekcji idzie. A więc 9 pakietów. 2 pakiety klasyczne chyba. A nie, 8 pakietów, przepraszam. 2 klasyczne i 6 jest Ungoro, tak? No. I nie wiadomo, czy ten... Może do 20 dojdziemy pakietów, żeby wcześniej opening zrobić. Ale to jeszcze się zobaczy. Wyjdzie w praniu, jak to się mówi. Druidem graliśmy, może zagramy sobie teraz... Kim sobie chcemy zagrać? A spróbujmy sobie może łowcą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało łowcą. Zazwyczaj na karczemnych bójkach gram druidem, bo po prostu to jest moja ulubiona klasa. Więc jeśli mam jakiś wybór, to właśnie biorę druida. Podobnie jest na arenach. Tylko, że wiadomo, jeśli będzie mag, czasem kapłan, nie kapłan, tylko paladyn, no to weźmiemy raczej maga i tego paladyna, a nie druida, ale no. Kawkę tutaj podpijam. No ale ogółem jeśli jest druid, to wolę druida brać. Wyjątek właśnie arena, kiedy widzimy maga. Z paladynem nie zawsze. Coś tam długo szuka przeciwnika. Kolejne zwycięstwa w trybie karczemnej bójki nie dają dodatkowych pakietów. Wtedy chodzi już tylko o dobrą zabawę. Dokładnie. Zaraz, zaraz. Czy nam nie za długo szuka przeciwnika? Dobra, mamy. Ale nam szukało. Godny przeciwnik. Kogo my dostaniemy? Monster Moon. Druid. No dobrze. Tyle nam go szukało, to musimy zagrać dobry meczyk. O, dobra, bardzo dobra karta jako odpowiedź na tkaczy. No, zróbmy tak. Bardzo dobra odpowiedź, można wszystko wytradować, bo będzie miał dużo stronników. No, to może być dobre, ale zobaczymy, czy się uda takie combo-wombo. Myślę, że gra jest w odpowiedniej głośności, bo... Jak my tu mamy opcję? No tak, jest. Muzyka jest na maksa, bo... doszedłem do wniosku, że nie będę dodawał muzyki spoza HS-a do filmików z HS-em. Bo myślę, że tak to jest klimacik fajny, to muzyczkę lekko słychać. Wszystkie odgłosy postaci, które tam mówią coś przy wykładaniu. Także myślę, to jest spoko rzecz. Tu rozdzielczość taka. Mam w ogóle monitor 2560 na 1080. Tu jeszcze z prawej strony mógłbym pokazać, ale to... może na live'ie bardziej. Że jeszcze mam prawie połowę pulpitu wolnego, mimo że to jest wielkie okno. Obraz jest 27-calowy tutaj, który widać. A tu jeszcze z boku mam po prostu drugą część, tak jakby ekranu 34 cale. Pozdrawiam YouTube. Barta spisze. Też pozdrawiam YouTube, wszystkich widzów. Zapraszam do lajkowania, w ogóle komentowania, subskrybowania. Żeby ten kanał troszkę ruszył. Z waszą pomocą. Dobrze, rzućmy sobie tkaczy. Razy dwa.
Miejmy tych dwóch stronników na stole. No i zobaczmy, strzelmy sobie kamieniami. O, głośno trochę. Zawsze można się pobawić właśnie tymi mapami. Fajna mapa jest, w ogóle ostatnio odkryłem, z Ungoro weszła, gdzie tutaj wulkan jest taki olbrzymi. I tu w tym rogu można pewną kombinacją uruchomić wulkan. I on w ogóle wtedy wystrzeli w kosmos. I takie rzeczy dodali. Kurde, gdybyśmy mieli jeszcze jedną manę, to byśmy poszli po prostu w trade, znaczy psy byśmy rzucili. Ale zróbmy ukrycie i pójdźmy w twarz. Zaskoczmy go. Możliwe, że on sobie teraz pomyśli, dobra, ja idę w twarz, on idzie w twarz, to będziemy się ścigać. I wyłoży tkaczy i pójdzie w twarz, a ja mu wtedy psy i hello. I wtedy mu wytraduję wszystko. Nathan wchodzi do gry, to jest braciak. Widziałem, 8 rangę ma. Ja w tym miesiącu akurat rankedów nie gram. O, 8 ranga. No i widać, 13, tak? Ostatnio była 6 chyba na koniec. Jakoś tak. Aha, jednak. Jednak traduje i chyba postać za 3 rzuci stronnika. Bo mi się wydaje, że tak tradeował. Aha, rzeczny krokoliszek, okej. No i tkacz. Spoko, loko, może być. Co chcemy rzucić? Za każdym razem, gdy zagrasz bestię w twojej turze, daj losową bestię do twojej ręki. Zrobimy takie combo? A zróbmy. Czemu by nie? O! Piękna sprawa. Dwie bestie. No i elegancka tura. Możliwe, że teraz swipe'em uderzy, a swipe nam da odkrycie sekretu. Czyli, że dostaniemy 4-2 kociaka. Kocia sztuczka. To kociaka panterę dostaniemy. No też kociak trochę większy. Z ukryciem. Dobrze, wytradował. No to nie jest zły wydrzy tunelarz. Na streamach się często streamerzy z niego śmieją, że to jest wydrzy stulejarz. Ale może zostańmy przy wersji tunelarz. Taki ryjak ma, kurde, niezły agencik. Wiecie co? Zróbmy sobie... Tylko cholerka, z której mańki to... Gdybyśmy mogli rzucić hienę i psy, to by było... Ojej, to by było piękne. Możemy też dać psom... Plus 2 do ataku, tylko że to będzie trochę bez sensu, bo i tak oni są na jednego hita. I ja się zastanawiam, czy nie przeczekać tej tury. A mianowicie, czy nie rzucić sobie tylko tkacza, a w następnej turze rzucić hienę oraz psy. I po prostu tradeować ile wlezie. Myślę, że to nie jest głupi pomysł i chyba tak zrobimy. Jakiegoś wielkiego damage'u na stole nie ma przeciwnik. Może mieć ten ryk, który daje 2 damage'u każdemu stronnikowi. No ale jeśli go nie ma i będzie miał 5 czy 6 stronników na następną turę, to ta hiena będzie miała statystyki z kosmosu. Naprawdę, to będą, kurde, statystyki z kosmosu. Bo my tutaj... psy to są bestie, mam nadzieję. Ale chyba bestie. No dobrze, czyli że tradujemy 4 stronników tutaj. 4 stronników. Zaraz, czy się plany zmienią? Raz trady. Raz, dobra. Czyli zamienię 5 stronników i ta hiena będzie takim koksem, że to jest głowa mała. I patrzcie, co się teraz dzieje. I robimy to w ten sposób. Zaczynamy od tego. Ciach. Tak, wydrzy. I na końcu żabę zabijamy. Bo żaba strzela chyba, tak? Damage'em. Jeden damage moich stronników. Tak, no, jak widać, hiena jest konkret wypas. 14,7 statystyki. Jeśli nie ma na nią odpowiedzi, no to może mieć kiepskawo. Zobaczymy, czy... jaką może mieć odpowiedź? Swipe, face, znaczy hero power i krokoliszek zabija hienę, ale kurde, zobaczymy, co wymyśli. No, zastanawiaj się, bo to decydujące może być ruch. Aha, 4, 5, dobra, ma trade'a, ale musi tak twarzą zaatakować. Ja tu kawkę podpijam, pierwsza kawka dzisiaj.
Ostatnio właśnie tak jak mówiłem, że siedziałem, dosłownie budziłem się 18, 19 odpalałem live'a i siedziałem do 8-9 rano. No stop streamowałem, tak, streamy były od około 12 godzin, to chyba średnio 12-16 godzin z rzędu. Także na streamach się dzieje. No dobra, myślę, że rzucimy lwa i on będzie teraz w trudnej sytuacji. Jeszcze na stole, znaczy w ręku mamy tutaj plus 1 damage'u bestią, tutaj możemy dostać dzika z szarżą. Jeszcze tu w mocy specjalnej 2 damage'u mamy. Także raczej to wygrywamy. O, jeszcze dwie karty dobierzemy. Ciekawe jakie, tkacz sieci i... O, jeszcze 5 damage'u, no to raczej to wygraliśmy. Nie wiem co musiałby zrobić, żeby to wygrać. Znaczy przeżyć tą turę, możliwe, że się uleczy za 8. To jeszcze mu daje. Możliwość... Nie, no mamy lethal, no. Bezproblemowo lethal. On sobie tu wyczyści. Jeszcze zobaczmy, co dostaniemy z tej karty. Aha, no ale tak czy siak mamy lethal. No i druga gra z rzędu wygrana. Piękna sprawa. Zagramy sobie jeszcze jedną gierkę, karczemną bójkę. Graliśmy druidem, graliśmy teraz hunterem. To zagrajmy sobie może... Wojownikiem, co wy na to? Może ma... O, magiem. Chodźcie, magiem zagramy. Może być ciekawie. Tu nas kolega ogląda, Bartas. Początkowy gracz. Ale początki też fajne są w HS-ie. Dużo osób mówi, że HS, jeśli się nie wyda pieniędzy, tam kupy pieniędzy, to nie będzie można grać w ogóle, bo nie będzie się miało kart. A nie jeden streamer czy youtuber właśnie udowodnił, że nie trzeba mieć naprawdę kart jakiś z kosmosu typu legendy, epiki, żeby uzyskać albo nawet wbić legendę. MKR mi się to pokazał na YouTubie, na streamie. Wielu innych streamerów też, czy youtuberów właśnie. Także na pewno HS to nie jest gra pay to win. Wiadomo, jest duża zabawa i miłe emocje towarzyszą przy openingach, no ale nie są one po prostu... No nie muszą one być, te openingi, w tam w życiu nowego gracza, żeby po prostu legendę wbić. Można to zrobić podstawowymi kartami, które każdy ma na początek gry. Dobrze, mamy tkacze. U nas chyba też tkacze pójdą po całości. Mogliśmy pierwszy tradeować. Mały misplay, można powiedzieć. No nie wiem, czy bym krokoliszka nie wyrzucił. No nie wiem. No ale dobra, na następnej turze możemy sobie rzucić krokoliszka oraz tkacza. Chyba, że jeszcze coś dostaniemy. Tkacz oraz... Oraz co on jeszcze rzuci? Oraz tkacz. To nas zaskoczył, no. No tu można właśnie popękać z banki. Różne rzeczy porobić. Tylko czy chcemy tkacza, czy po prostu arę? Co wy na to? Ja myślę, że wstrzymamy się. Kurde, znowu nie zaatakowałem, ale... No dobra, to... Takie misplaye. No to też dobra karta, kurde. Dobra. Dwa razy dostaliśmy nauczkę, że trzeba pierw tradeować, jeśli mamy jakiś dobór kart właśnie zagoni, a potem wystawiać stronników. To taka zasada jest ogółem, którą lepiej przestrzegać, bo możemy dostać naprawdę lepszą kartę do ręki niż mamy w ręce. No mówię, przeziębiony jestem, także będę tutaj czasem nosem pociągnę, czy coś, ale już następne odcinki raczej powinien być zdrowy. Mamy spoko kartę. I chyba ją wyrzucimy, wiecie? Zobaczmy jeszcze, co dobierzemy stąd. A dobierzemy mamuta. No dobrze, mamut się przyda, ale nie na teraz na pewno. No i robimy tak, po prostu rzucamy wszystko. Rzucamy tajemne pociski, patrzymy, czy... O, jakie to było dobre! O, jakie to dobre! No idealne strzały. Piękny trejdzik. Stół wyczyszczony. No to było dobre. To mi się podobało. No i teraz, panie magu. Czy ma pan obszarówkę? Nie, ma pan tauta. No dobrze. Możemy go zabić jedną kartą, mianowicie tym. Jeśli trafi w 3-1. Nie trafiło. A więc zróbmy sobie tak. I tak na spokojnie grajmy. Nie śpieszy się nam ani nie gramy jakoś tam, żeby mieć jak najwięcej wygranych.
tylko po prostu dla czystej zabawy. Tu trochę taka kopalnia, nie? Ta mapka. Jakiś kilof jak w kopalni, kryształ. Oho, zamroził nam sterników. W ogóle rozkminiałem tą mapę kiedyś, bo tutaj się kliknie. O, to na przykład banan. No dobra, może nie banan, ale czasem jest kryształek albo taki talerz. Co nie zmienili? O, taka moneta, czy to talerz. Rzućmy sobie wszystko. I rozkminiałem, czy to się da go zbić jakoś, bo jeśli tu się zrobi, dotknie linę, to to strzela. Czy to można trafić na przykład w niego, zestrzelić go. Ale u nikogo nie widziałem, żeby strzelał, ale miałem rozkminę na początku. Jak pierwszy raz tą mapę zobaczyłem, to kminiłem właśnie, czy można zestrzelić. Czy jakaś na przykład kombinacja jest. O, mamy super tradzik, a mianowicie ciach. No dobra, tu nie będziemy tradować, idziemy wszystkim face, ale z drugiej strony, jeśli nam rzuci obszarówkę, to będziemy w tyłku. Także lepiej stradujmy. Nie ma co tam iść agresywnie face. Możemy sobie potradować, dostaliśmy legendę Król Pogorz. Okrzyk bojowy, zniszcz wszystkich rannych stronników. No to można kombosy robić, na przykład jest cały stół przeciwnika, rzucamy jakiś czar obszarowy, który zadaje jeden punkt obrażeń tylko, ale wszystkich rani. No i wyrzucamy Króla Pogorz. Taki Reksiu trochę. Teraz właśnie na live'a gram w tego Arka, Ark Survival. Uch, ale dupnie. To tam wszędzie dinozaury są na tej wyspie. Taka karta pasująca do tamtej gry, nie powiem, że nie. No, wrzucajmy wszystko chyba, albo pierw wytradujmy, zobaczmy co dostaniemy. Raptorek, może być, rzucamy wszystko, co mamy, nie będziemy czekać na... no na jakieś, nie wiem, top deki czy coś. On może nas zabić po prostu obszarowym jakimś czarem, no ale nie będziemy się obawiać, mamy dobre karty na ręku. Dziewiątkę i dziewiątkę, następną turę. Możemy rzucić naprawdę dobrego stronika z prowokacją albo legendę 997. Ten numer to kłopoty, pamiętajcie. No, ale to raczej na pusty stół nie ma co rzucać u przeciwnika. No i wygrana, trzecia wygrana z rzędu. Piękna sprawa. Dobrze, czy my chcemy sobie jeszcze zagrać jedną karczemną bójkę? A zagrajmy sobie, a co? Mówi się, że do trzech razy sztuka, ale zagrajmy sobie czwarty meczyk. I kim chcemy zagrać? Łotrem? A może wojownikiem? A wojownikiem zagrajmy, a co? No, mamy 150 golda akurat, więc może nagram niedługo jeszcze arenkę. To oczywiście wstawię na YouTube'a. I też bym prosił w komentarzach napisać, czy teraz jak oglądasz filmik, to czy by bardziej ci pasowała muzyka jakaś w tle dodana? Tam, nie, Nightcore, czy jak we wcześniejszych filmikach tam starych, około rok temu, czy po prostu bez muzyki, to napisz w komentarzu, jakbyś wolał widzieć te filmiki, a przede wszystkim słyszeć, bo z wyglądu raczej się nic nie zmieni, chyba że jakieś intro dodamy, może coś. A to trzeba będzie jeszcze rozkminić. Ale przede wszystkim ta muzyka, czy chcemy jakąś muzykę tutaj, czy nie. Także zapraszam do komentowania. I znowu długo przeciwnika szuka. Nie wiadomo, czy tu już mamy jakiś wynik 3-0, jeśli to można nazwać. Na karczemnej bójce nam szuka lepszych przeciwników, ale wydaje mi się, że nie, że po prostu albo mało ludzi gra. Co to my mamy dzisiaj? Dzisiaj jest niedziela. No to powinni ludzie wolne mieć, powinni grać. Jest 10:40, no to taka wczesna godzina, można powiedzieć. No a tu idzie na całą Europę, tak? Więc różnie to może być. Wyszukiwanie gracza. Zależnie od tygodnia możesz albo otrzymać talię, albo trzeba będzie ją stworzyć. Nigdy nie wiadomo. O właśnie, o tym mówiłem na początku odcinka, jak opowiadałem o karczemnej bójce, że czasem są fajne i się gra dla przyjemności, a czasem takie są tylko, żeby zaliczyć jednego wina, zebrać pakiet, tak? I jeśli trzeba robić do tego talię, to tak nie na rękę trochę. Czy wygraliśmy czwarty raz z rzędu? Czy przegraliśmy? O lol, jaki bóg, ej. Widzicie to? Widać na podglądzie. To niezły bóg. Ochaj, dopiero zeszło. No to nieźle. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze jeden meczyk. Nie, czy HS nie ma jakichś problemów w szukaniu przeciwników właśnie, jakichś lagów? Bo wcześniej długo szukało, teraz też długo szukało.
I jak widać, że od razu wygraliśmy, to przeciwnik też miał jakieś problemy z szukaniem. O, lak jest. A jeśli jest lak, to wiedz, że coś się dzieje. Czyżby nic się nie stało? O, dobra, mamy to. Godny przeciwnik. Garrosh. No dobrze, walczymy z Gul'danem. Zaczynamy pierwsi, więc jednego tkacza sobie zostawmy na pewno. Wyrzućmy sobie tych dwóch pozostałych. Jeden niech czeka na ręku. No i tak dostaliśmy tkaczy. Ciekawe, czy jest jakaś ustalona liczba tkaczy na talię? Czy po prostu... O, bo teraz na przykład samych tkaczy dostajemy. Jak graliśmy druidę, dostaliśmy tkacza. Niesamowite. I inne karty, nie tkaczowe. Witaj. Expendiox 12. On jeszcze nie wie, że jest na YouTube. Witamy na YouTubie, panie. Panie czarnoksiężniku. No dobrze. Czy chcemy zabić, czy dorzucić? Dorzuć. Kurde, a patrzcie, znowu błąd. Zamiast tradeować, to wyrzucam. Tydzień niegrania już się takie podstawowe błędy robi. No a teraz będę nadrabiał ten tydzień przerwy. Dzisiaj będzie można obejrzeć, no właśnie, karczemną bójkę, którą teraz oglądasz. I myślę, że na dniach będzie arenka jakaś, coś w tym stylu. Dobrze, wytradujmy. No i wyrzućmy dwóch, no. Niesamowite. Tu można ognisko odpalić, na przykład tu można zmienić kocyk. Czy kocyk to bardziej skóra jest? A czemu się nie zmienia? O, mamy zebrę teraz. Tu mamy wodospadzik, krzaczki. Tu można mu oko wyciachać. O, jest babuszka. Zadaj... O, czekajcie, czekajcie. A może zrobimy takie małe combo-wombo? Ale nie, dopiero sobie wytradujmy może. Czy w ten sposób? A w ten sposób, co za różnica w sumie. O, mamy właśnie tutaj tego, ślimoczka. A możemy zrobić taki myk. Ciach, ciach, ciach. No i mamy czysty stół przeciwnika, mamy stronnika z trucizną, więc jeśli chce wyrzucić coś mocnego, no to musi się wstrzymać, bo mamy stronnika z trucizną. Dobra. I dobra. Aha, do przyjaznego. Aj, gdy udało się uruchomić, na przykład tutaj dostaniemy coś, jakieś takie rzeczy. No ale dobra, nie ma co tutaj. No dobra, strajdujmy po prostu mu. Ma jednego stronnika na stole, więc i tak musi strajdować 2-2. A po co zabijać ślimaka na 2-2, jak można zabić 1-1 i mieć go jeszcze na stole? O, coś ma. No dobra. Wyszło jak wyszło. Ale mamy dobre tury. Late game mamy dobry, jak to się mówi. Ulala. Znisz stronnika, jeśli kontrolujesz rannego stronnika. Koszt tej karty jest mniejszy o 4 punkty. A więc możemy sobie wytradować coś. Załóżmy tkacza. Użyć tego. No i rzucić sobie i tak. Mogliśmy trzymać tą kartę, wiadomo, dla jakiegoś koksa, którego wyrzuci, ale jak mówię, gramy for fun, a nie for win, że tak powiem. Także możemy sobie tak zagrać. No i tu wszędzie właśnie jakieś rzeczy się czają. Tu kokosy. Daj stronnikowi plus 3 do ataku, jeśli to demon, daj mu plus 3 do zdrowia. Ło, ale porobił. Ale porobił. Dobrze, czy mam jakąś odpowiedź fajną? No myślę, że to będzie... Ajajaj, pierw tradujemy, jak to się mówi. I robi. Mamy szarżę. Rzućmy sobie tak, to nam dużego problemu nie robi. Dwa punkty co turę. Wrzucimy sobie, może sobie w następnej to. Aj, widzę, ma tutaj odpowiedzi nasz czarnoksiężnik. No i kogo tu będzie? No, to niezłe tkacze. Wojna tkaczy. Spider versus Spider.
Dobra, tu trejdziki idą. Dobra, wyrzucamy klątwę chyba. O, jest 30 minuta od tego odcinku. Równiutko 30. Dobrze, co chcemy zrobić? Wyrzucić? Wiecie co? Wyrzućmy może sobie tylko to. Wyrzućmy sobie tkaczy i użyjmy Hero Power. Czemu on mi nastąpił? Mówi, to był błąd. Może on sobie, wiecie, wygrać tak szybko. I próbuję przeciwnika tak zniesmaczyć. Czy coś w tym stylu. Dobra, late game na ręku mamy bardzo dobry. Rzucimy sobie to, czego będziemy potrzebowali. Tutaj widzę, trady były jakieś? Czy nie było tradeów? Nie, nie ma tradeów. No dobra. No to możemy stradeować szarżą 2-6. Ale wejście. Aż się wszyscy zatrzęśli tutaj. No i tu sobie wytrujdujemy. Mogliśmy 3-2 stradeować, ale tak też jest ok. Wtedy by nie miał trade na 8-6, więc może to był błąd. Może to był błąd. Może w końcu czarnoksiężnik powiedział coś sensownego. Aha, ma dzika, więc to by na to samo wyszło. Więc nie czuję się winny za misplay, że tak powiem. A tu mamy stronika z prowokacją. To nie, to nie zła wyderka. No dobra. Dodaj twoją talię. Zastąp twoją talię kopiami, odkryj karty. To niezła karta. Ale wiecie co, zróbmy sobie pierw tak, żeby tego przypadkiem nie przegrać i potem się może pobawimy, rzucimy sobie zbadaj Ungoro. Bardzo fajnie, podobają mi się z Ungoro te karty. Właśnie są takie w stylu dinozaur, takie stare wszystko. Bardzo ładne karty. Coś tam zastąpił karty chyba czarnoksiężnikiem. Aha, teraz jest druidem. To niezły czarnoksiężnik druidowy. O, pierw było użyć. Pierw było użyć. Może on będzie oglądał odcinek i zapamięta, że pierw tradujemy i dobieramy. No i dobra. Wytradujmy sobie tego oto stronnika. I teraz co chcemy zagrać? Co my tu chcemy zagrać? Rzućmy sobie pierw jego. Możemy dobrać kartę o koszcie 3. Myślę, że ona będzie najlepsza karta. Znaczy no... Aha, bo na nie ma prowokacji. No i tak broni nie będziemy mieli raczej. Dobra, i zastąpmy sobie może. A co? Jedziemy z koksem. 16 kart się zastąpiło. I tak zostawmy. Mogę tradeować 1-1 w 1-4 i dobrać jeszcze kartę. Ale myślę, że i tak spoko. Turka poszła. Zobaczymy, co dostaniemy z tych stop decków. Znaczy, chyba wiadomo, co będziemy dostawać, bo tam było, że... O Boże. To mi nieźle. To, czyli, że to wszystko zastąpiło? Odkryj kartę. No śmiesznie. Dobra, tu się uleczył kartą druida. No ale okej. Po naszej stronie. Dobre zagranie. No, weźmy sobie broń. Ale zaraz, czy my nie chcemy może takiego rzucić? Konkretny stronnik. Tu i tak dobierzemy. Mogliśmy wcześniej, ale okej. No i chyba wygramy. Który to będzie win z rzędu? Piąty? Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, to będzie piąty win. No jak widać, karczemna bójka bardzo spoko. Teraz zostało jeszcze tylko 19 godzin tej bójki, więc jeśli dodam odcinek, to będzie około pewnie 17 godzin. Jeszcze nie ma, który będziesz oglądał ten odcinek, o który oglądasz odcinek. No ale można jeszcze sprawdzić, czy jest ta karczemna bójka, czy jeszcze czeka. No dobra, Litala nie mamy ani takich rzeczy. O! I możemy to pięknie wykorzystać. Myślę, że przeciwnik się troszkę wkurzy. Przywitamy się. Witam, witam. No i mamy 9-5 i 9-7 na stole, nie ma lipy. To był błąd. Aż mu powiemy. No dobra, myślę, że... się podda. Uderzy w 9-5 i się podda. No i mamy 5 winów, kochani. Odkryjemy sobie jeszcze kartę.
Aha, to nie zadziałało. No dobrze, kończymy te męki przeciwnika i wygrywamy piątą grę z rzędu. Dobrze, starczy karczemnych bujek. 35 minut to odcinek, myślę, że bardzo spoko. 5 winów. Prawie questa zrobiliśmy. Tak, pakiety czekają na następne. Znaczy, pakiety ogółem czekają na opening. Ale musimy, no te 20 to minimum. Dobijemy i dopiero otworzymy. Dziennik zadań mam, to może dzisiaj porobię, żeby mieć więcej kasy na arenę. Tu arenkę chyba nie zaczynałem jeszcze arenki. A nie, mamy arenkę, patrzcie, paladyn. Dwa zwycięstwa, jedna przegrana, nawet nie wiedziałem. Tydzień nie grałem i patrzcie, kurde, arenka czeka. Ale raczej nie będę takiej w połowie dawał na YouTube'a. Skończę po prostu dzisiaj i zacznę następną i już od początku nagram, co będziecie mogli zobaczyć na YouTubie. No, także jeszcze raz serdecznie zapraszam na live'y, na Twitcha, link będzie w opisie. No i na grupę otworzyłem świeżo, otwarta grupa, fanpage na Facebooku, też zapraszam. No i lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej, cześć.